Cześć, z tej strony Marcin. Zapraszam Cię na drugie zadanie z równań i nierówności różnych, różniastych. Tym razem mamy takie równanie. X minus 2, x plus 2 przez 5 minus x minus 1 do kwadratu przez 2 równa się 5x minus 13,6. A kiedy rozwiążemy już to równanie, mamy sprawdzić, która z liczb 1, pierwiastek 3 albo 2 spełnia nasze równanie. W jaki sposób zrobić to zadanie? No oczywiście tutaj w licznikach to x minus 2, x plus 2 to będzie wzór skróconego mnożenia, a x minus 5 do kwadratu to też będzie wzór skróconego mnożenia, ale zanim będziemy stosować te wzór skróconego mnożenia, to oczywiście nikt nie lubi ułamków, więc pozbądźmy się ich. To znaczy, że żeby pozbyć się tej piątki tutaj w mianowniku i tej dwójki tutaj w mianowniku, to musimy wszystko pomnożyć przez wspólny mianownik, ale wspólny mianownik dla piątki i dwójki to jest oczywiście dziesiątka, tak? Więc wszystko wymnażam przez, całe równanie wymnażam przez 10 obustronnie. Czyli mamy tak, piątka się z dyszką skróciła, bo 10 przez 5 to jest 2, dlatego pojawiła się tutaj ta dwójka. No i skoro się skróciła, to zostało 1, to został przepisany cały licznik. Minus przepisany. 10 się skróciło z dwójką, 10 przez 2 to jest oczywiście 5 i te x minus 5 do kwadratu oczywiście przepisuję. 5x razy 10 to jest 50x, a 13,6 to jest 136, ponieważ przy mnożeniu przez 10 oczywiście przecinek przesuwamy o 1 w prawo. OK. Co teraz robimy? No oczywiście stosujemy teraz właśnie te wzory skróconego mnożenia. Czyli dwójkę sobie przepisałem, a tu jest wzór skróconego mnożenia a minus b, a plus b, czyli to jest a kwadrat minus b kwadrat, czyli biorę pierwszą liczbę, podnoszę do kwadratu, x do kwadratu to jest x kwadrat, minus a przepisuję, a dwójkę do kwadratu jak podniosę, to będzie oczywiście 4. Jeżeli byś nie zauważył, nie zauważyła oczywiście tu wzoru skróconego mnożenia i wymnożyła pierwszy z pierwszym, pierwszy z drugim, drugi z pierwszym, drugi z drugim, tak? Czyli każdy z każdym, to oczywiście też by Ci wyszło x kwadrat minus 4. OK, minus piątkę przepisuję i tu znowu stosuję wzór skróconego mnożenia. Tym razem jest to a minus b do kwadratu. To jest równe a kwadrat minus 2b plus b kwadrat. Taki jest wzór. Więc robimy tak, a kwadrat to będzie oczywiście x kwadrat minus przepisany. 2 razy x to jest 2x, razy 5 to jest 10x, plus b kwadrat, czyli plus 5 do kwadratu jest tutaj zapisane. Równa się 50x minus 136 jest oczywiście przepisane. I teraz ważna rzecz, nie zapominaj, że jak tu była dwójka, a my działaliśmy tu coś z tym, to to wyrażenie, które tu robiliśmy, ten wzór skróconego mnożenia, on musi być cały też wymnożony przez 2, tak? Więc tu jest 2 razy to wyrażenie i to samo z tą minus piątką. Jeżeli tu zapisaliśmy sobie wzór skróconego mnożenia, rozłożyliśmy, no to ponieważ to wyrażenie było pomnożone z przodu przez minus 5, to co otrzymaliśmy ze wzór skróconego mnożenia też musi być całe wymnożone przez minus 5. Dlatego tu musi być nawias. OK. I teraz mnożymy. 2 razy x kwadrat to jest 2x kwadrat. 2 razy minus 4 to jest oczywiście minus 8. Minus 5 razy x kwadrat to jest minus 5x kwadrat. Minus 5 razy minus 10 to jest minus, minusem daje plus. 5 razy 10 to jest 50x, tak, bo tu było 10x. I minus 5 razy 5 do kwadratu to jest 25. Minus 5 razy 25 to jest minus 125. Równa się 50x minus 136. OK, no i wzoru skróconego mnożenia już ułamku się pozbyliśmy, wzoru skróconego mnożenia się pozbyliśmy, nawiasów się pozbyliśmy, więc zostaje po prostu najnormalniejsza w świecie redukcja wyrazów podobnych. No to mamy tak. OK, mamy tak. 2x kwadrat jest przepisany, minus 8 jest jak najbardziej przepisana, 5x kwadrat jest przepisany. Teraz 50x i 50x zniknie, ponieważ tutaj odejmujemy obustronnie 50x, więc tego i tego nie będzie. Minus 125 jest przepisane i minus 136 również jest przepisane. Minus 2x kwadrat minus 5x kwadrat to jest oczywiście minus 3x kwadrat. Minus 8 minus 125 to jest minus 133 równa się minus 136. I teraz dodajemy 133, tak, żeby ten nie wiadomo po jednej stronie, wiadomo po drugiej stronie, więc mamy minus 3x kwadrat zostanie po lewej stronie równania, a minus 136 plus 133 to jest oczywiście minus 3, dzielimy przez minus 3, czyli podzielimy przez to, co stoi przy niewiadomej, więc minus 3x kwadrat zostaje x kwadrat, a z minus 3 przez minus 3 to jest oczywiście 1. I teraz musimy to pierwiastkować obustronnie, czyli x kwadrat równa się 1, pierwiastkujemy, więc x równa się 1, mam nadzieję, że to będzie widać, lub x równa się minus 1 i to jest bardzo często, o czym zapominacie, że x również będzie minus 1, no bo minus 1 do kwadratu również daje 1,
Albo wystarczy zapamiętać, że jak pierwiastkujemy kwadrat, to pojawia się wartość bezwzględna, tak? Czyli inaczej moduł z x równy 1, więc x może być 1 lub minus 1. I to tyle. Zadanko takie moim zdaniem standardowej postaci. Ważne, żeby się nie pomylić, tak? Ale osoby, które ćwiczą, gdzieś tam uczą się, myślę, że nie powinny mieć z tym problemu, no bo to jest wymnożenie, dwa wzory proste skróconego mnożenia, redukcja wyrazów podobnych. No i pamiętamy o tym, jak x kwadrat równa się 1, to zawsze są, a w ogóle jak x kwadrat równa się jakaś pododatnia, to zawsze będą dwa rozwiązania. I tyle. Dobra, dzięki wielkie i zapraszam Cię na następne zadanie, a jeżeli masz pytania, to oczywiście pisz śmiało w komentarzach. Na razie!